Cześć, witajcie na relacji ze startu rakiety Delta 4 Heavy z tajną misją NROL-82. Lecimy z niewiadomym ładunkiem na niewiadomą orbitę. Wiemy tylko, że lecimy deltą z zachodniego wybrzeża USA. Jest to bardzo rzadkie wydarzenie, bo tych Delt niewiele, tych Heavy niewiele poleciało. Ogólnie rodziny Delta całkiem sporo, ale tej najcięższej wersji tej rakiety było niewiele i też chyba zostało tak na dobrą sprawę po tym starcie jeszcze trzy. Także zaraz zrobimy sobie odprawę przed misją i przyjrzymy się temu, co wiemy właściwie o tej dość tajemniczej misji. Startujemy o 22:46, więc do startu mamy jeszcze. Pół godziny, dokładnie pół godziny, więc ten czas sobie poświęcimy na no, ogarnięcie tego, co wiemy faktycznie o tej misji, na różne inne pogaduchy. Tak jak zwykle, zapraszam Was. Tak? Wszystko jest w porządku? Słychać mnie? Nikt na czacie nie protestuje. Tak jak zwykle zapraszam Was na naszego Discorda, żeby sobie pogadać o technologiach kosmicznych, o rakietach, o programach, o Starshipach i innych sojuzach na okrągło właściwie. Tam jest też taki fajny kanał, który nazywa się Tematy na live. I jak tam wpiszecie, jakieś zagadnienie, które chcielibyście omówić podczas live'a. Powiedzmy, sprawdzić moją wiedzę, bo no, moja wiedza jest, powiedzmy, trochę wiem po części też jest bardzo umiarkowana, ale jeżeli chcielibyście jakieś kosmiczne zagadnienie poruszyć, to możecie tam w tych tematach na live to wrzucić, albo możecie pisać tutaj na czacie, tylko tutaj jest mniejsze prawdopodobieństwo, że to wyłapie. Od ostatniego live'a mamy taki fajny feature przez kolegę Shedara napisany, który potrafi wyświetlać te wasze tematy, pytania tutaj w trakcie live'a, więc nie tylko ja je muszę czytać, ale też będziecie pokazani ze swoim tematem. Kolejne ogłoszenie, też zanim, zanim przejdziemy do misji, zbliża nam się lot testowy Starshipa sn 15 od SpaceXa. No i powstała taka inicjatywa Starshipowe Bingo, które Wojta sprowadzi na, na naszym Discordzie i też was dlatego zapraszam na tego Discorda. Tam możecie obstawiać, gdzie, gdzie myślicie, wyląduje albo spadnie dokładnie ten Starship. Można zgarnąć jakieś gadżety, nagrody w związku. Z tym bingo. W ogłoszeniach na Discordzie możecie to znaleźć. Link macie tutaj w opisie tego filmu. No i w opisie tego filmu też jest oczywiście, jak zwykle, kod rabatowy do sklepu. Jeżeli chcielibyście, nie wiem, kubek, plakat, to live jest zawsze dobrym momentem, żeby to zrobić. Ale też taki tip Wam sprzedam, że możecie się wstrzymać trochę z tymi zakupami, jeżeli Wam się nie pali, bo patrzcie. Niedługo na sklepy wjedzie na przykład to. Starshipowy plakat. <laughs> więc jeżeli y, chcecie zaczekać tydzień, ewentualnie dwa, to w tym czasie powinno się to wszystko pojawić. Dobra, czy wszystko jest ogarnięte? Y, jeszcze ostatnia rzecz. Od pewnego czasu działają różne rodzaje wsparcia dla kanału y, patronate i wsparcie przez YouTube'a. I y, jutro jest taki pierwszy live dla patronów, więc. Y, jeżeli interesuje Was uczestniczenie w czymś takim, będziemy sobie o rakiecie N1 rosyjskiej, radzieckiej, rakiecie rozmawiać, to, to zerknijcie w te opcje wsparcia, w jaki sposób można się załapać na to. Dobra, tyle ogłoszeń. Wydaje się, że za 5 minut ruszy stream od United Launch Alliance z tą misją, a ja sobie przejdę na. Gdzie sobie przejdę? Tutaj do briefingu tej misji żebyśmy zapoznali się z tym co wiemy na temat tego startu to jest oficjalny patch tej misji który ocieka patosem i za chwilę sobie omówimy co tutaj wszystko znaczy na tym, na tym patchu przechodzimy na stronę kosmos.pl. w najnowszym artykule mamy informacje o tej misji tutaj piękna delta okryta jeszcze budynkiem pionowego montażu w tym momencie to jest oczywiście już zdjęte. Rakieta jest zatankowana i czeka na start. Tak, startujemy o 22:46. Tak jak przed chwilą na początku mówiłem. I tak, odnośnie tego pacza, bo jest to misja. Tak jak wspominałem, tajna, więc nie znamy dokładnie ładunku, nie znamy nawet orbity na dobrą sprawę, na którą to trafi. Według takiego wstępnego profilu startu, bo wiadomo w którą, skąd startuje rakieta i w którą stronę się uda, to według tego wstępnego profilu misji wydaje się, że będzie to jakaś orbita polarna, ale wysokość. Dokładna inklinacja, no tego niestety nie znamy. No i tutaj jest patch tej misji. Satelita to jest pewnie coś wywiadowczego, jakiegoś szpiegowskiego. No i ten patch nawiązuje do, ten orzeł i to, że jest ubrany w strój pilota, nawiązuje do Asam Myśliwskiego, Georgia... Bo Boy, George Boy, Boynington, o tak. To jest amerykański as myśliwski z II wojny światowej i jakby on jest takim głównie jakby uhonorowany w tej misji. Przy czym te trzy gwiazdki, które orzeł ma na, na szywce, na ramieniu, mają oznaczać uznanie dla wszystkich tych, którzy służyli, służą i będą służyć w obronie wolności Stanów Zjednoczonych. Zresztą sam orzeł jest też symbolem wolności USA i dlatego znalazł się na tym paczu. Samolot, który jest tam w tle, też ma właśnie nawiązywać do, do tych pilotów II wojny światowej. Na skrzydle orzeł ma taki tatuaż, który na, na którym znajduje się napis SISU. To jest coś, czego nie da się wprost przetłumaczyć. To jest z, z fińskiego. Pierwszy raz to w ogóle... Zetknąłem się z tym, czymś takim przy okazji tego pacza. Sisu oznacza kogoś wytrzymałego, upartego, o dużym harcie ducha, więc ogólnie o takich cechach pełnych patosu, tak jak już mówiłem. No i też znajduje się sentencja łacińska, której może nie będę próbował czytać u dołu tego pacza, która tłumaczy się na cichych strażników wolności. Tak to jest z tymi paczami dla misji NRO, czyli Narodowego Biura Rozpoznania USA agencji wywiadowczej, która obsługuje te wszystkie satelity wywiadowcze szpiegowskie USA. Dobra, wróćmy może do normalnego rozmiaru. Tutaj macie wizualizację dzisiejszej rakiety. Może jednak warto to będzie trochę znowu przybliżyć. Jest, widać to. Czekajcie, jeszcze rzucę okiem na czat, czy. Z czymś mi tutaj nie protestujecie, że coś robię źle. Dobra. Wydaje się, że wszystko jest ok. Więc o niczym sobie nie zapomniałem. Też tutaj ekipa. Która czuwa nade mną na Discordzie. Bardzo Wam dziękuję za to. Też tutaj nie daje żadnych sygnałów, że coś jest nie tak. Bo zwykle coś popsuję na, na live i, i wtedy mnie tutaj ścigają, żebym to poprawił. Dobra, mamy rozstrzelony widok tej Delty. Na samym dole trzy silniki RS-68A, które będą napędzać ten start w pierwszej fazie lotu. Delta 4 Heavy składa się z czterech rdzeni. Głównych, które no dają tę największą siłę tej rakiecie, bo oczywiście też jest wersja Delta 4, która już nie poleci tej rakiety, która składa się z tego jednego boostera pojedynczego, ewentualnie z takimi małymi rakietami na paliwo stałe pomocniczymi po bokach. Teraz już lata tylko ta Delta 4 Heavy, czyli ta najbardziej na koksie wersja tej rakiety, więc u dołu mamy trzy silniki RS-68A, które są poniekąd trochę powiedzmy, jakąś wariacją silników promów STS. Tamte silniki były wielokrotnego użytku, to były bardzo kosztowne silniki, a na potrzeby Delty powstało coś, powiedzmy, wzorowanego na tamtym silniku, bo to są silniki wodorowe, ale mocno to zostało zmodyfikowane. Te silniki w Dalcie są o wiele mocniejsze, ale też przez to, że są jednokrotnego użytku, bo po starcie te boostery spadają gdzieś do oceanu, jakby nie wymaga się od tych silników, żeby miały takie podzespoły wielokrotnego użytku. Więc one działają raz. Znaczy, obsługują jeden start, bo na platformie można je generalnie kilka razy odpalać. Co mieliśmy przy okazji poprzedniej misji kilka takich fal startów i te silniki faktycznie ruszały i zostały i były w takim trybie awaryjnym wyłączane, więc mogą pracować wielokrotnie. Ale to nie jest tej klasy sprzęt jak w promach STS, ale dzięki temu, że jest właśnie prostszy, to to są o wiele mocniejsze silniki. Dobra, idziemy trochę wyżej, bo strasznie się zmurzam nad tym deltą. Czyli tutaj są te boostery. Rusza stream powoli? Dobra, super. Tutaj mamy Interstage, do którego jest włożona, czyli po prostu taka rura, do której jest włożona dolna część drugiego stopnia. Delta Cryogenic Second Stage, który jest zasilany, znaczy napędzany już pojedynczym silnikiem, również wodorowym RL10B2. To jest bardzo wydajna jednostka. On nie ma dużego ciągu, ale ma wysoki impuls właściwy. Ten silnik RL10B to i jego jakieś tam wariacje, to są pod względem impulsu właściwego. Silniki, jakby o najwyższych takich parametrach tego impulsu właściwego, czyli jakbyśmy to przetłumaczyli na taki potoczny język, ich spalanie, czyli z, jedne, z jednej jednostki paliwa, jaką byśmy sobie ją nie przyjęli, potrafią jakby tę jednostkę paliwa spożytkować najlepiej jak się tylko da więc dlatego Delta też jest używana do takich wymagających misji, gdzie, gdzie trzeba coś nawet wysłać w dalsze części Układu Słonecznego. I też ciekawostka, dokładnie ten drugi stopień od tej rakiety zostanie pożyczony do pierwszych misji rakiety SLS, czyli tej, tej rakiety księżycowej, która powstaje w ramach programu Artemis. No, Boeing nie wyrobił tam się ze stworzeniem dedykowanego drugiego stopnia dla tamtej rakiety, dlatego Pożyczona jest ta Delta Cryogenic Second Stage właśnie z Delty. No i wyżej adapter ładunku i sam ładunek. Przy czym tutaj mamy po prostu jakiś generyczny obrazek. To nie jest nic. Czekajcie, co oni się tak śpieszą? Dobra, tam jest, bo tam się wyświetla T minus 4 minuty, ale to jest na razie zahaltowane. Okej, okay. jeszcze nie startują. Jeszcze do startu mamy 20 minut niecałe. Więc tutaj mamy po prostu generyczny obrazek, bo nie wiemy, jak faktyczny satelita wygląda i ogromną, ogromną owiewkę. No bo delta z takimi lata. Znaczy, może w sensie, że nie zawsze. Ale to jest jedna z jej zalet, właśnie. Dla przypomnienia, cel lotu jest taki, żeby wysłać satelitę szpiegowskiego i jakby nie, nie znamy do, dokładnego ładunku. Wiemy tylko, że to jest satelita szpiegowski. Misja jest utajniona. Widzę, że wpadł Marcin Wrzesiński. Dzięki wielkie za twoje wsparcie kanału. Jak zwykle jesteś, dzięki. Dobra, czyli od początku. Oznaczenie misji NROL 82, co oznacza National Reconnaissance Office Launch, numer 82, konia z rzędem temu, kto rozszyfruje, jak NRL, znaczy NRO koduje nazwy swoich misji, bo to jest nie po kolei. Te, te numery są przydzielane, no, pewnie, według ich jakiegoś. Wewnętrznego wzoru, który, który nie jest oficjalnie, e, oficjalnie znany. Ta misja jest 82. Były misje już o wyższych numerach, o niższych. Nie wiem. E, rakieta Delta 4 Heavy. Oczywiście operatorem startu jest United Launch Alliance, firma, która ma bardzo fajnego prezesa, Torego Bruno. E, jeżeli jesteście na Twitterze, to warto go obserwować. To jest człowiek, który e, odnosi się do dosłownie każdej wzmianki na temat e, jego dzieci, jak on to mówi jego rakiet. Więc jeżeli. E, nie twierdzę, żebyście tego nadużywali, ale jeżeli macie jakieś pytanie o Deltę, albo Atlasa, albo Wulkana, i zadacie to na Twitterze i oznaczycie Torego Bruno, to w przeciągu doby na pewno uzyskacie odpowiedź. Bardzo fajny gość w taki sposób jakby dba o wizerunek swojej firmy. To jest, to jest spoko rzecz. Nawet kiedy robiłem film o Atlasie, to chyba dwie rzeczy, które, co do których miałem wątpliwości, to wprost go zapytałem na Twitterze i udzielił mi odpowiedzi. Bardzo fajna rzecz. Dobra, start. 26 kwietnia oczywiście. Startuje to o 22.46 naszego czasu polskiego. Przy czym w, w bazie Vandenberg na zachodnim wybrzeżu będzie 13.46 Lokalnie. No i tak, startujemy z Kalifornii. Baza Sił Powietrznych Vandenberg, stanowisko SLC-6. I sobie pojedźmy tutaj do góry. Dużo jeszcze mamy czasu i jeszcze mamy trochę. Orbitalne platformy startowe. Skoczymy sobie tutaj. Szukamy USA. Oni tych portów kosmicznych trochę tu mają. I jedziemy tutaj. I tutaj znajdziemy w, w miarę aktualnie eksploatowane stanowiska, bo tych stanowisk wydaje mi się, że jest tutaj o wiele więcej. Ale część z nich jest historyczna, nieaktywna. Dobra, odszukajmy. To nie jest to. Tutaj Minotaury startują. O, jest tutaj. Nasza delta. Co ciekawe, to stanowisko. Może tak. Przys tak? Nie? Anuluj. Dobra. Ej. Co się z tobą dzieje, suwaku. Tak? Jest ok. Też taka ciekawostka: to Ta stanowisko na pewnym etapie w latach 80. zostało przerobione do obsługi lotów promów STS na orbity polarne. I Delta korzysta właśnie z budynków po, po promach STS. Ale w 1986 roku, jak była katastrofa Challengera, tak? Challenger pierwszy. To była pierwsza katastrofa. Czekajcie, ja sobie szybko przeskroluję, żeby nie opowiadać głupot. Tak, Challenger. Dobra. Po katastrofie Challengera te działania tutaj na platformie wstrzymano. No i ta infrastruktura została i została potem zaadoptowana do, pod deltę. Więc na deltę nasuwa się taki budynek pionowego montażu, który pierwotnie miał służyć Promom STS. Dobra, dalej, wiemy skąd to startuje. Klientem jest Narodowe Biuro Rozpoznania USA, agencja wywiadowcza, która no nie jest może tak popularna jak znana z filmów CIA, ale obsługują wszystkie te satelity szpiegowskie, budżety mają kosmiczne, dosłownie. Ładunek, tajny ładunek. Nie wiemy, co to jest za satelita. Nawet nie udało mi się znaleźć w internecie takich spekulacji, co by to mogło być. Gdzieś mi mignęło tylko coś takiego, że jest to satelita rozpoznania elektrooptycznego. Też mi coś, ogólnik. <grywa> Orbita również tajna. Wiadomo, że będzie to zmierzać na orbitę polarną, ale jej wysokość kompletnie nie wiadomo nic na ten temat. ULA się tylko pochwaliło takim wstępnym profilem tego startu, który może prowadzić gdziekolwiek. No, na pewno nie na orbitę jakąś geosynchroniczną, geostacjonarną. Prawie nie ułatwia fakt, że tutaj mamy link do Flight Clubu. Pierwsza zasada Flight Clubu, nie mówimy o Flight Clubie. Jak sobie tutaj klikniecie, przeniesie was do fantastycznej strony, gdzie pewien pasjonat to wszystko koduje. Tylko. Poprawi o, poprawił, jest! dzisiaj. <noise> jeszcze dzisiaj była, były tu błędne dane, e, e, że rakieta startuje ze wschodniego wybrzeża, z Florydy, ale widzę, że już to poprawił, więc mamy pięknie USA, tutaj baza Vandenberg, e, Azymut na południe, e, super. E, rakieta startuje, e, te czerwone linie oznaczają, tak? Może to? Nie, tak się nie da. Okej, okay, zostawmy to. No, popsuje ziemię. Jak zwykle, psuje ziemię przy każdym live. Ie. Dobra. Te czerwone linie oznaczają lot z napędem, więc y, gdzieś tutaj na początku jest to słabo widoczne. Pracują te dwa boostery boczne, y, i ten łuk dolny to jest miejsce, gdzie one spadną po odrzuceniu. Y, potem ten kolejny tutaj łuk to jest y, jakby. Okres, kiedy pracuje sam Core Stage, czyli ten centralny, chociaż oni to chyba inaczej nazywają: Core Stage jest w przypadku Atlasa, a tutaj jest booster, main booster. Chyba tak. Każda rakieta ma, ma, ma swoje takie charakterystyczne nazwy stopni. Okej, okay, więc ten centralny booster tutaj sobie pracuje, i w tym miejscu gdzieś zostaje odrzucony. I potem ten kolejny, do, taki łuk, który jest tutaj dołem, to jest miejsce, gdzie on sobie spada do oceanu spokojnego. A ten najdłuższy czerwony łuk, oj, widać go. Tutaj pracuje sobie już ten trzeci, znaczy drugi stopień, czyli Delta Cryogenic Upper Stage, czy Second Stage, i on finalnie wchodzi na coś w rodzaju orbity parkingowej. No, i podążamy sobie nad Antarktydą dookoła Ziemi. Przy czym no, ta trajektoria to już jest powiedzmy mocno taka tutaj umowna, bo tak naprawdę nie wiemy już potem, co, co ten kolejny stopień będzie robił. Pewnie gdzieś tutaj, po drugiej stronie Ziemi, dojdzie do kolejnego uruchomienia tego silnika, żeby, nie wiem, zaokrąglić orbitę, albo, nie wiem, wykonać jakiś inny manewr. No naprawdę tego, tego już nie wiemy, więc tylko ten początkowy profil jest w miarę taki podany publicznie. Tak, wszystko OK? Tutaj czekamy, mamy oreła. Zegarku, przecież ja tu mam dużo zegarów. 35, czyli jeszcze 10 minut do startu. Dobra, kilka takich ogólników statystyk. Jest to trzynasty szczęśliwy start tej rakiety w ogóle, w sensie Delta IV Heavy w ogóle. Dziewiąty start dla Narodowego Biura Rozpoznania. Tak, większość startu jakby, jakby tej rakiety była dla Narodowego Biura Rozpoznania z tego względu, że obecnie jest to chyba najdroższa rakieta na świecie. Delta 4 Heavy, taka na Koksie, jak jej się tam da dużą owiewkę, może jeszcze ten opcjonalny, taki trzeci stopień. To jest coś, co spoko przekracza pół miliarda dolarów. To, to jest tak drogi, droga rakieta, a dlatego rząd z niej korzysta, bo. Po pierwsze, no ma ten duży udźwig, na, na orbitę polarną wyniesie ponad 23 tony. Ogólnie chyba ma coś między 27 albo 28 ton udźwigu, jeżeli leciałaby na progresywną orbitę. Więc, więc ma spory udźwig i jej montaż, znaczy montaż jej ładunku jest, jest pionowo. Rakieta jest pionizowana i, i owiewka jest nakładana razem z ładunkiem pionowo. A tego wymagają często satelity szpiegowskie, że nie można nimi manewrować na boki. To odnośnie tego, jeżeli się teraz zastanawiacie dlaczego Falcon Heavy nie wynosi tych ładunków, no bo nie może, bo, bo jest montowany poziomo. SpaceX pracuje nad tym, żeby Falcona Heavy dostosować do pionowego montażu i właściwie SpaceX już dostał kontrakty rządowe na kolejne misje, ale na razie takie bardzo wymagające misje są realizowane tylko przez Delta 4 Heavy i koszą na tym dużo, 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 dużo waluty. Dobra. ADSL, bardzo Ci dziękuję za wsparcie. Kurczę, muszę tutaj ponaprawiać, bo, bo zepsułem osoby, które wspierają, żeby mi się tutaj ładnie wyświetlały, żeby mógł podziękować. Więc na razie słownie, dzięki. Dzięki za to wsparcie. Dobra, dalej. 386 start rakiet rodziny Delta w ogóle. Jest to jedna ze starszych, właściwie tych najstarszych, rodziny rakiet w USA. Lata 60. Więc naprawdę dużo tego poleciało, ale i tak nic nie przebije Sojuza. Który. Sojus jako Sojus, w którym roku powstał? No też jakoś w latach 60. ale na koncie ma już do 2000 zmierza. Najbardziej eksploatowana rakieta na świecie. I teraz będą pytanie, kiedy Sojus? Film na kanale? Będzie. Kiedyś. Dobra, czekamy dalej na start. 90. misja United Launch Alliance dla bezpieczeństwa narodowego USA, czyli na potrzeby różnych takich rządowych wojskowych zastosowań. 31 misja ULA dla Narodowego Biura Rozpoznania USA, bo również lata druga rakieta Atlas, ona też jest montowana pionowo, ma niższy udźwig, więc czasem jeżeli ten satelita jest mniej taki wymagający, to może to lecieć nadal drogim, ale o wiele tańszym od Delty Atlasem. I jest to ogólnie 143 start rakiety United Launch Alliance. I w tym momencie może Wam się zaświecić czerwona lampka. 386 startów rakiet Delta poleciało, ale dla United Launch Alliance dopiero 143 start. Dlatego, bo United Launch Alliance powstało w 2006 roku jako takiej joint venture spółka stworzona przez Boeinga i Lockheed Martina. I obie te firmy oddały swoje rakiety dla tej firmy żeby, żeby ona nimi operowała Lockheed Martin dał Atlasa a Boeing dał Deltę więc do 2006 roku Delty były pod marką Boeinga. A wcześniej to jeszcze pewnie jakieś inne cuda bo te firmy sobie wykupują te działy różne rakietowe inne filie więc Atlas też nie jest taki typowo Lockheed Martinowy tylko wcześniej to były jakieś też inne, inne firmy w No i tak, jak mówiłem też wcześniej, stanowisko SLC-6 było wcześniej przystosowywane do promów STS, ale no, nie wydarzyło się to. I tutaj też wkleiłem taki profil, profil lotu z, z czasami, co się będzie kiedy działo. Generalnie pokażą nam od momentu startu maksymalnie 7 minut. Potem, potem stream zostanie przerwany, żeby nie zdradzać zbyt wielu szczegółów, bo specjalista, który zna się na takich rzeczach, czyli powiedzmy wywiad rosyjski, <grymny> widząc lot tej rakiety, może sobie dużo rzeczy wnioskować na podstawie samego startu, samego, samego tego lotu, więc. Tylko na potrzeby pewnie jakiegoś takiego marketingu ten wstępny start jest. Yy, znaczy, wstępny. Yy, ta pierwsza część startu jest pokazana, potem wszystko jest już wyłączane, żeby zbyt wiele nie dało się wywnioskować z tego, gdzie ta, gdzie ta rakieta zmierza. Yy, dobra. Yy, czyli tu mamy wszystko fajnie ogarnięte. Przechodzimy sobie na pełen ekran. I. Do startu zostało 5 minut. Jeżeli nie będzie jakiegoś hold, dobra. Tutaj nam się tlen wydobywa z różnych zaworów spustowych. Właśnie też taka ciekawa rzecz, dlaczego ta rakieta. A, dwie ciekawe rzeczy. Dlaczego rakieta jest pomarańczowa? I druga sprawa, też ta rakieta się podpala tuż przed startem. To jest charakterystyczne dla Delty. Przez to właśnie, że te silniki RS68, które, które tutaj są, są tak powiedzmy. Technicznie uproszczone w stosunku do tych silników promów STS, to one podczas swojego rozruchu wyrzucają trochę wodoru, który się unosi wtedy w okolicach platformy startowej i na 14, tak, na 14 sekund przed startem. Takie iskrowniki zapalają ten wodór, który unosi się wokół, wokół platformy, żeby się tego pozbyć. Więc rakieta, zanim wystartuje, staje w płomieniach i ta, ten pomarańczowy kolor podczas startu jest tak bardzo opalony na czarno. I to jest wszystko normalne. Tak, tak wygląda start delty, więc ona taka podsmażona się wznosi. Często też jest tak, że jakby jej poszycie przy podstawie gdzieś. Się trochę pali, to jest wszystko, wszystko normalne ten typ tak ma po prostu, a jeżeli chodzi o tę pomarańczową, ten pomarańczowy kolor, to tak samo jak w przypadku promów STS i ich tego zbiornika zewnętrznego, to jest taka pianka izolująca termicznie, żeby po zatankowaniu zbyt szybko nie wrzało, nie wrzało, nie wrzało paliwo i utleniacz w rakiecie, to ta, ta, taką pianką się pokrywa po szczycie rakiety, no i ona z czasem robi się taka coraz bardziej, bardziej Pomarańczowa. Po naniesieniu jeszcze jest taka dość blada, a z czasem robi się coraz ciemniejsza i Im, im bardziej jest chyba wystawiona na światło, i pod wpływem promieni UV to ten kolor się zmienia. Nawet ostatnio na Twitterze widziałem gdzieś taki wątek, że. Testy pierwszego stopnia rakiety SLS, jakby w momencie, kiedy ten pierwszy stopień przybył na stanowisko testowe, a kiedy go opuszczał, to ta rakieta bardzo różni się kolorem, intensywnością tego koloru, bo tam ta sama pianka jest użyta i ona z czasem robi się taka coraz bardziej intensywna, taka ciemniejsza. Dobra. Mm, 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 Okej, okay. więc wydaje mi się, że mogę teraz już na spokojnie przeskoczyć do tematów, które wrzucaliście na Discorda i. E, i, i, I tutaj na, na YouTubie. E, właśnie, mamy odliczanie. Dobra, niecałe 3 minuty. FTS internal. O czym to chcieliście tutaj pokazać? Dobra, mamy 2,5 minuty. E, kilka dni temu. E, Oliveres. Oliveres, tak? Napisał. Czy w przyszłości, e, kiedy będzie leciał Lunar Starship, to Super Heavy będzie cały biały, czy w swoim naturalnym kolorze srebrzystym? E, to pytanie dotyczy tej e, rakiety SpaceXowej, nowej Starship'a. E, wydaje mi się, że no, będzie booster e, Super Heavy, będzie CBC taki metaliczny, czyli uniwersalny. Zawsze ten sam. E, nie będzie jakiś specjalny, robiony pod zastosowania dla, e, dla NASA. Mm, dobra. Mamy jeszcze minutę. E, użytkownik bez nazwy zapytał, drago jakim dragonem leci misja ta z cywilami? Jeżeli chodzi o tę misję Inspiration 4, e, to już to sprawdzę. E, to jest ten dragon, który teraz jest za zadokowany do. Mm, do ISS z misją Crew 1, więc on za kilka dni, za dwa dni, będzie doorbitowany. Potem po wyremontowaniu tym dragonem polecą. Dobra, może już nie będę szukał konkretnej nazwy, bo on ma chyba Re Resilience. Dobra, nie, be, nie będę te, tego, tego, tego szukał. Tak, chyba Resilience się nazywa ten dragon. Dobra, czekamy na start. Minutka T minus one minute. It's a set box go. Rock report range status. Rock range is green. Dobra, wszystko wydaje się, że jest w porządku. Czemu oni są tak cicho? Czekajcie, jest na maksa. Dobra. Już nie dotykam. Zdaje się, że jest OK. 30 sekund. Status. Go NROL 82. Dobra, wyłączyli odliczanie, szkoda. Jeżeli rakieta się zapali dookoła, to znaczy, że startuje zaraz. 15 sekund. 15 sekund. Czyli teraz powinno być podpalenie wodoru, który się unosi wokół rakiety. T-10. 9. eight seven six five oh, yes. four, five, four <laughs> two one and yes. lift off of the united launch alliance delta IV heavy rocket carrying the nrol-82 mission for the national reconnaissance office you on the pitch over maneuver yes we are here right delta the parameters look good on all three cores Eee, około minuty 20 sekund, mamy Mach 1. Nie jest to szybka rakieta. Aż minuta 20, <noise> żeby. Do, do Mach 1, coś mi się wydaje, że na przykład Falcony szybciej to robią. Nie mówiąc już o rakietach, które mają boostery na paliwo stałe. Bo one te się teleportują w kosmos. Partial thrust achieved. You are hearing the voice of Rob Kesselman, providing launch vehicle ascent data. Now, 50 seconds into flight, vehicle is. 3 miles in altitude, 5 miles downrange distance, traveling at 970 miles per hour. Boczne boostery zostaną wyłączone dziś dopiero około 4 minuty. Kurczę, czemu oni nie pokazują licznika? Jeżeli was to też dziwi, to wam mówię, że ja go nie zasłaniam All swoim obrazkiem. At now, T-80 seconds vehicle now passing through max Q, maximum dynamic pressure. O, e, one, now, e, za, Zapomniałem też o bardzo fajnej cesze e, drugiego stopnia, e, że ma dyszę taką rozkładaną. Może to pokażę. Za chwilę powinno być wyłączenie boosterów bocznych. Centralny leci teraz Take na jakieś 40-50% ciągu. second stage reaction control system pressurization valve has now opened. now 125 seconds into flight, delta is now 18 miles in altitude, 9 miles downrange distance, traveling at 1800 miles per hour. No, dobra. Wszystko wydaje się w porządku. Ten widok, który teraz macie, to, to jest z, z rdzenia rakiety. Widzimy połączenie jednego z bocznych boosterów. Wow, ale fajnie manewruje. Nie wiem, czy widzieliście czasem są na, na YouTubie albo gdzieś na Twitterze takie filmy przyspieszonego startu rakiety z takim widokiem właśnie z, z poszycia rakiety. I dzięki temu, że to tak szybko jest ten film pokazany. To widać dokładnie, kiedy, kiedy rakieta wy, wykonuje jakieś takie manewry um, e, dostosowania tej trajektorii. To one zwykle są jakoś rozciągnięte w czasie, a kiedy film jest przyspieszony, to bardzo charakterystycznie je wtedy widać. Zresztą tutaj Delta tak mocno skręciła przed chwilą. Jakoś długo czekamy na te boostery, już powinno być. Zrobione. No chyba, że w tym profilu, który wrzucili do notki prasowej, tak ogólnikowo wszystko pokazali, żeby za wiele nie zdradzać. Okej, okay, za chwilę. Te farfocle, które latają dookoła, to nie UFO. To są kawałki albo lodu odrywającego się od rakiety, albo takiego resublimowanego, zamarzniętego tlenu. Nie wiem, czy można nazwać... O, jest! Odrzucenie boostera. Gdzieś powinniśmy też zobaczyć drugi. Wyłoni nam się tam? Nie. Ale dobra. Jest ok. Ale fajnie zmienia, expected, e, zmienia trajektorię. Ok, booster teraz ciśnie na 100% po odrzuceniu bocznych rakiet. Mm, I kolejne wydarzenie y, po 5,5 minuty, 5 minuty, 37 and sekund and od startu. Mm, czyli, tak, na dobrą sprawę, One trudno powiedzieć, to to bo już to się powinno dziać, czyli y, wyłączenie pierwszego stopnia. Ale najwyraźniej są tu niektóre zdarzenia poprzesuwane. Dobra. Ładny widoczek. widoczek. Booster performance continues to look good at this time. Tutaj podglądam na czacie. Czy, czy boczne boostery spalają beastered? się w atmosferze? Nie, to nie są takie prędkości, żeby, żeby coś takiego się stało. One po prostu spadną i rozbiją się. Może jakieś obciążenia aerodynamiczne Co zrobią im krzywdę, now, spadając, ale ogólnie to wszystko wpada do oceanu. To się nie, nie spali. To prędkość jest zbyt niska. A, I przerzucili się na wizualizację. Dobra, wyłączenie pierwszego stopnia. To nie jest po prostu taka wizualizacja. O, jest? Patrzcie, to po lewej coś się. Znaczy u góry co się tak suwa. A, zalagowało! To takie u góry co się zsuwało. O, jest, widać. Dysza najeżdża na dysza jest podzielona na dwie sekcje. I ta dolna I jest wsunięta do góry, jakby okrywa wtedy komorę spalania I dzięki temu na czas startu to wszystko jest krótsze. I potem, je, potem sobie zjeżdża, e, i powstaje bardzo długa, ogromna dysza. M, bardzo taka efektywna w kosmosie. No i też widzieliśmy przed chwilą, że została odrzucona owiewka. Jeżeli chodzi o te wizualizacje, które tutaj widzimy, to częściowo te. Znaczy... Te wizualizacje są na bieżąco karmione prawdziwymi danymi telemetrycznymi, więc to, co się dzieje na wizualizacji, to nie jest taki jakiś generyczny obraz, tylko faktycznie to, co się dzieje teraz z rakietą. Koniec. Przy czym wydaje mi się, że, że firmy tutaj, te, ci operatorzy, którzy korzystają z takich wizualizacji, mogą trochę manipulować tymi danymi wyrzuconymi do internetu, pokazanymi na, na YouTubie, żeby zbyt wiele takich faktycznych. Informacji nie zdradzać. E, więc generalnie widzieliśmy prawdziwe rzeczy, ale w rzeczywistości mogło to być trochę e, zmienione. E, to jest jakieś korporacyjne. Coś? Może zrobimy tak. Zrobimy taką zamiankę. O. I tak. To e, chyba już nam więcej niestety nie pokażą. No tak jest z tymi e, tajnymi misjami. E, sam start. Pozbycie się pierwszych członów rakiety i dalsze szczegóły, niestety, już są utajnione. Dobra, niech sobie to jeszcze leci tutaj, troszkę ich przyciszę. Jeżeli dopiero teraz dołączyliście do streama, to informacja jest taka, że live, znaczy relacja oficjalna od operatora tego startu już się zakończyła, rakieta wystartowała. Na tym etapie misji wszystko poszło chyba dobrze. Oczywiście nie zobaczyliśmy jakby dals dalszej części lotu drugiego stopnia rakiety. Nie wiemy co się dalej stanie, bo jest to misja tajna, więc na tym etapie, na którym nam wyłączono transmisję, wszystko było ok, Delta wystartowała, wyniosła ładunek z drugim stopniem. No nie wiem, czy to można nazwać orbitę na wstępną trajektorię. Ten drugi stopień rozpoczął pracę i niestety więcej już nie zobaczymy, ale na, na obecnym etapie misja szła pomyślnie. I więcej już nie zobaczymy, bo tak jak mówię, jest tajna. E... Dobra, e... to co? Pocilujemy jeszcze trochę. Pogarniamy sobie rzeczy, które powrzucaliście, bo znowu się tego nazbierało i e... trzeba by było o tym porozmawiać, co nie? Dobra, to ja sobie na Discorda wskakuję. Dawid24 napisał, czy planujesz jakieś artykuły na stronie inne niż zapowiedzi nowych filmów i startów rakiet? Nie, nie planuję. Kiedyś tak było, że jak miałem jakiś taki temat, którego nie robiłem filmu, ale jakoś mnie tam interesował, to robiłem z niego artykuły, ale w związku z tym, że. No, jakby priorytetem są te działania YouTube'owe, to stwierdziłem, że będę do tego przykładał siły i te artykuły już nie powstają. Więc strona jest tylko takim miejscem informacyjnym, że powstał nowy film albo będzie live. Na razie nie planuję pisania, pisania takich artykułów. Może się to zmieni. Różne rzeczy mi mogą chodzić po głowie. Dalsza rzecz, Dawid24. Czy planujesz robić filmy również w formie pisanej? Artykuły na stronie? No właśnie nie. Jeżeli do czegoś już robię research, zbieram dane, to raczej, żeby to był film. Hmm, jeszcze nam pokazują ludków w kontroli lotu. Hmm, dobra. Piotrek zapytał, czy live dla patronów będzie możliwy do odsłuchania w późniejszym czasie? A, nie, P, tak, ale tylko dla patronów, C, tak, dla wszystkich, D, jaki live? E, sprzedam Raptora, nowka sztuka, tylko rozlatany. No, to tak będzie dla patronów do późniejszego odsłuchania. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to dla osób wspierających od, od tam drugiego poziomu co miesiąc będziemy sobie robić jeden taki live tylko dedykowany dla, dla, dla tych patronów na jakiś wybrany temat. Jeżeli się nie załapiacie teraz, to on zostaje dostępny dla, dla patronów. Nie, nie będzie potem upubliczniany, więc tak potem będzie go można też sobie obejrzeć. Piotrek, ostatnio oglądałem film, że NASA ma tylko 4 skafandry działające z 30, 32 zrobionych dla programu wahadłowców. Wiesz coś na temat nowych? Jaka jest szansa, że cała Artemida się też przez to opóźni? Jeżeli chodzi o program Artemis, to ichniejsze skafandry będą zupełnie inne niż, niż skafandry, które są teraz używane do spacerów kosmicznych. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, więc jakby te rzeczy są ze sobą niezwiązane. Dochodzenia po Księżycu powstaje zupełnie nowy skafander, więc te rzeczy nie mają na siebie wpływu. Użytkownik bez nazwy: ilu jest wspierających? Nie wiem. 50 osób jakoś tak. Dobra, czy mamy jeszcze jakieś rzeczy tutaj. Godblade zapytał, wrzucisz kiedyś koszulki na sklep. Tak, ale jeszcze nie w najbliższym czasie, bo to jest trudniejsza rzecz logistyczna. Wow, jakie pytania organizacyjne. Może poszukam czegoś typowo kosmicznego, co nie? Dobra. Dobra, niech to się jeszcze wyświetla, póki się u nich wyświetla, czyli. Tu, to jeszcze to zostawimy. Może nam coś pokażą. E... Marcin Osucha zapytał, czy 27 Raptorów nie wysadzi okien w Bokaczyka. Pytanie dotyczy Starshipa od SpaceXa? E... Myślę, że nie. Myślę, że nie. Znaczy, na pewno będzie to doświadczenie dla kogoś, kto by tam był, nieprzyjemne, a nikogo tam nie będzie, bo e... te kilka domów, które dalej są zamieszkane w Bokaczyka. No, na, na, na czas testów y, mieszkańcy muszą się stamtąd wynieść. Myślę, że może do czasu testów orbitalnych już w ogóle nie będzie tam mieszkańców. Tak sobie strzelam. Y, myślę, że nie wysadzi to ich okien. Y, na pewno by, byłoby nieprzyjemne, jeżeli ktoś by tam mimo wszystko się gdzieś ukrył, y, ale mo, raczej, raczej do wybicia okien nie dojdzie. To jest taka moja spekulacja. Y, dlatego że kiedy się rozbijały te prototypy, to, i, i gdzieś tam eksplodowały dotychczasowe to myślę, że hook z tego był dobra, więc tutaj już tyle Więc huk z tego myślę był też znaczący i a nie, nie trafiłem nigdzie na informacje, żeby, żeby miało to takie konsekwencje w tej miejscowości w Bokaciika. Cybuch Art, u jo, następnie dziękuję za twoją ciężką pracę, keep going i dlaczego to ze Szkocji będą loty? E, tak, będą loty ze Szkocji, niewielkich rakiet orbitalnych, e, bo powstaje na północy Szkocji e, taki port kosmiczny, e, no tamta miejscówka jest dobra do wysyłania m, satelitów na orbity e, polarne, na jakieś heliosynchroniczne, e, no bo obierając azymut na północ, Leci się cały czas nad, nie wiem, co tam jest, Morze Północne, tak się nazywa ta część Atlantyku, więc zagrożenie dla potencjalnie ludzi gdzieś mieszkających jest znikome, no bo to jest woda. No i w końcu się Europa doczeka, doczeka swojego portu kosmicznego takiego orbitalnego. Rexart, jak zostać kosmonautą? Jak zostać kosmonautą, to myślę, że warto się udać na. Kanał We Need More Space na, na YouTubie, gdzie Radek Grabarek rozmawia z różnymi kosmicznymi ludźmi i myślę, że tam można takiej wiedzy trochę zaczerpnąć. No teraz jest rekrutacja. Nie wiem, czy ona dalej trwa do astronautów Esa. Więc jakby pytanie, jak zostać, to ja nie wiem. Dobra, ciekawość, czy w historii lotów było w jednym czasie więcej niż 11 osób? Tak jak teraz na ISS, na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tak, obecne 11 osób nie jest rekordem. Rekordem jest 13 osób w czasach, kiedy latały promy STS. To wtedy na ISS bywało gęściej. I 13 osób to jest rekord. Nie pamiętam w którym roku. Nie pamiętam czy, czy raz, czy więcej, ale, no ale rekordowe były tamte czasy. Jaraz S, jakim softem montujesz filmy na YouTubie. Na YouTube. Znaczy, montuję to w DaVinci Resolve, a wszystkie wizualizacje, animacje robię w blenderze. Kolejny kanał z shotami. Czy były przypadki przedziurawienia bądź dehermetyzacji skafandrów w, przestrze w przestrzeni kosmicznej? Ja nie kojarzę takiego y, przypadku, żeby doszło do takiej awarii, żeby coś uciekało y, astronautom. Znaczy, uciekać zawsze ucieka, bo. Y, Jakiś poziom szczelności skafandry mają i to, co z nich tak naturalnie powiedzmy ucieka, to są jakieś normy dotyczące tego, ale czy doszło do jakiegoś takiego przebicia gdzieś i awaryjnej sytuacji nie kojarzę. Z takich awaryjnych sytuacji to tylko kojarzę. Zdarzało się w amerykańskich skafandrach takie sytuacje, gdzie wewnątrz rozszczelniał się ten y, układ chłodzący, gdzie woda przechodzi y, przez skafander i, i na przykład bąble takie z, z wodą unosiły się astronautom przed twarzą, y, no a przez to, że no nie mogą tak sięgnąć ręką do twarzy, y, no to to były bardzo kłopotliwe sytuacje i, i trzeba było czasem przerywać przez to spacer kosmiczny, ale jeżeli chodzi o samo takie typowo rozszczelnienie, to niestety ja nie znam takich sytuacji, a sprawdziłem sobie to pytanie wcześniej szukałem y, i nie Niestety, nie znalazłem informacji, żeby były takie wypadki. Co nie, nie, nie znaczy, że nie było, ja ich po prostu nie znam. Na pewno był taki incydent z pierwszym spacerem kosmicznym radzieckich kosmona radzieckiego kosmonauty, którego imienia i nazwiska niestety nie pamiętam, że nie mógł się z powrotem zmieścić do, 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 do tego do, do tej. Jak to się nazywa? Do tej śluzy, przez którą wychodził. Bo nie doszacowano tego, jak jego skafander napręży się pod wpływem ciśnienia, będąc w próżni kosmicznej i miał problem z powrotem. I on sam obniżał celowo ciśnienie w swoim skafandrze. Ryzykował, żeby móc wrócić z powrotem na podkład. No ale to nie był wypadek taki, żeby się rozstrzeliło. On to zrobił celowo. Dobra, Leonow. Pisze, pisze ciekawość na, na. na czacie tutaj. Dziękuję. No to pewnie chodzi właśnie o Leonowa, kosmonautę Leonowa. On musiał zrobić coś takiego. Abstrakcyjna sytuacja. Tomasz B też pisze: Astrofada wspominał kiedyś o takim przypadku, że doszło do przebicia. No to może. To w takim razie odsyłam tam. Jeżeli, jeżeli na astrofazie jest y, y, jakiś taki odcinek, to myślę, że da się go y, jakoś odszukać. Albo jeżeli ktoś zna, to możecie na Discordzie gdzieś w jakiejś luźnej rozmowie y, to polecić. A y, y, astrofazy, jest tam taki jeden odcinek. Y, y, rany, jak on się nazywał? Lunar Reconnaissance Orbiter. Bardzo stary odcinek taki Astrofazy, że stary pewnie ma ze dwa albo trzy lata. Ale mega mi się podoba. Strasznie fajnie jest tak mega technicznie ogarnięty, jak ta, ta sonda sobie krąży i co robi wokół księżyca. To tak przy okazji Astrofazy polecam mega. Mój ulubiony. Jakub Zamarlik. Czy uważasz, że Artemis 1 jest jeszcze w tym roku wystartuje? Zdrowy rozsądek mówi nie. A w nasa mówią, że jest szansa. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. Że... To będzie start taki. Jeżeli dojdzie do skutku, to taki na ostatni dzwonek gdzieś styczeń luty 2022. Dobra, przeskoczę sobie znowu na Discordowe rzeczy, ale nam się zbiera tutaj tego Rany. Będziemy siedzieć w nieskończoność. Eee, dobra, dobra, szybki przegląd. Czy czegoś nie pominąłem? Wydaje się, że wszystko jest w porządku. <laughs> Jamnik Team. Czy bycie administratorem na DC yy, Discordzie to ciężka praca? Yy, to trzeba Smoki zapytać, bo, bo ona jest adminem Discorda. Yy, ja przychodzę tylko na gotowe yy, pogadać, coś tam nie wiem, popsuć, bo się nie znam. Eee, ona wszystko ogarnia, Dziękuję, spoka. Eee, Łukasz, czy możesz skomentować, doprecyzować, co przeleciało podczas odłączania się bagażnika misji Crew 2 z czy, gdyby bagażnik się odłączył później, to czy, czy to coś uderzając wywołałoby jakieś zniszczenia? W Twoim materiale na YouTube 46 minuta, 12 sekunda, tak faktycznie zobaczyliśmy coś takiego na live, kiedy leciała sobie misja Crew 2 i kiedy Dragon właśnie odpinał się od drugiego stopnia rakiety, to taki krążek koziołkował. Coś się tam oberwało, może ktoś coś, czegoś zapomniał i tam zostało. Przy tych względnych prędkościach no, nie powinno dojść do jakichś szkód. To też zależy, z, z czego to, ten śmieć był zrobiony, bo jeżeli to był, nie wiem, kawałek czegoś bardzo ciężkiego i by uderzyło na przykład nie wiem, w kawałek jakichś przewodów gdzieś wewnątrz tej rakiety, to mogłoby faktycznie coś uszkodzić. Ale jeżeli chodzi o taki, takie uderzenie z prędkościami orbitalnymi, to ani Dragonowi, ani drugiemu stopniowi rakiety coś takiego nie groziło, bo te prędkości względne tutaj nie były duże. Zresztą Dragon po oddzieleniu się dostał trochę prędkości tej wzdłużnej i zaczął się od tego wszystkiego oddalać, więc on już generalnie był bezpieczny. No i jakiś tam śmieć się zapelętał, coś się oberwało. Szkodliwość znikoma. E, tak mi się wydaje. Mm. E, zakalak, za, zakolak, przepraszam. E, dlaczego Sojus ma tak dużo ramion przytrzymujących? E, taki design. E, po, te, część z tych ramion to też e, takie ramiona serwisowe, które doprowadzają e, te różne media e, do rakiety na, na platformie startowej. No tak to sobie po prostu rozkminili. I, i myślę, że tutaj nie, nie stoi za tym jakaś głębsza filozofia. To po prostu przy okazji tworzenia rakiety R-7 tak to było pomyślane i tak to odziedziczył potem Sojus. A jeżeli ma to jakiś głębszy sens, to ja tego nie znam. Fork, jaki jest, jaki jest w końcu los OneWeba? Niedawno mówili o bankructwie. To jest pytanie, które było zadane przy okazji poprzedniego live'a, kiedy satelity konstelacji OneWeb były wystrzeliwane. Tak, w zeszłym roku, gdzieś w tym czasie, dokładnie rok temu OneWeb zbankrutował, czyli firma, która miała wystrzeliwać satelity konstelacji internetowej. No bo z jednej strony Covid, z drugiej strony konkurencja od Starlinka. No i upadli. A potem zostali wykupieni i dalej działają, tylko kto inny nad nimi stoi. Więc taki jest ich los. Dobra, to chyba było przy okazji poprzedniego live'a, ale dla porządku też, no. Odniesiemy się do tego. Whisky the Hackerman. Na jakie paliwo działają silniki Super Draco? Dlaczego tak małe silniki mają taką moc i gdzie w Dragonie jest przechowywane paliwo? To jest jakiś rodzaj hydrazyny, czyli tych paliw takich, które z utleniaczem łącząc się od razu dostają samą zapłonu. Dlaczego taką dużą mają moc? Bo w ich zbiornikach jest ten, to paliwo Trzymane pod bardzo wysokim ciśnieniem, więc pod bardzo wysokim ciśnieniem trafia do komory spalania, i dlatego mają takiego kopa, gdzie to jest przechowywane w różnych zbiornikach w obrębie kapsuły. Kapsuła ma wbudowane te wszystkie zbiorniki, więc to nie, to nie jest tak, że to jest gdzieś w tym bagażniku, gdzie, gdzie są te stateczniki. Nie, to jest wszystko w obrębie kapsuły. I kapsuła też, jakby ta, ta część hermetyzowana, gdzieś załoga jest tak trochę wyżej. To nie jest tak, że cała kapsuła jest. Po prostu w środku pusta i tam jest załoga. Nie, ta dolna część i właściwie ta, ta część hermetyzowana ma kształt takiego grzyba trochę. I wokół nóżki tego grzyba są różne też zbiorniki i od spodu dużo różnego hardwareu samego dragona. Jakron, czy Dragon jest używany do korekty orbity ISS? Nic mi o tym nie wiadomo, i chyba nie. Do korekty orbity ISS używane są tylko, jakby ten segment rosyjski ma swoje napędy, ale z tego co ostatnio też mi ktoś tutaj na czacie pisał, od dawna te napędy takie typowo ISS nie były używane w modułach rosyjskich, więc tylko statki rosyjskie, które dolatują do ISS, podnoszą, rozpędzają jakby ponownie ISS statki, które przylatują od strony tej amerykańskiej nie robią tego, nie mają tej funkcji. Dawno, dawno, czy znaczy dawno, dawno temu. Jak latały jeszcze europejskie statki ATV, które były, miały port dokujący zgodny z, z tymi rosyjskimi normami, czyli dokowały ATV y do rosyjskich modułów, to ATV y też mogły podnosić orbita ASS, ale dragony według mojej wiedzy nie, nie mogą tego robić. K. Chan napisał: Co sądzisz o całym projekcie Starship? Oraz czy Elon faktycznie pośle ludzi w 2024 na Marsa? Ja myślę, że Starship jest bardzo innowacyjnym projektem czegoś, co faktycznie jest potrzebne w takich technologiach kosmicznych. Ale jakby pod kątem tego, jeżeli myślimy. O zamieszkaniu nie tylko. Jakby mieszkaniu nie tylko na Ziemi. Jeżeli ma dojść do jakiejś kolonizacji, to statki typu Starship są niezbędne. Czy Ilon faktycznie pośle ludzi w 2024 na Marsa? Wątpię. To jest jeszcze dużo, dużo za wcześniej. W 2024 to oni będą umoczeni jeszcze w program Artemis i budowanie Starshipa w wersji lunarnej. Dobra, szybki przegląd tutaj. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Jeszcze sobie przyjadę. Eee, użytkownik bez nazwy napisał, będzie film o orbitach. Eee, tak, no, chciałbym, żeby kolejny film na kanale był filmem o orbitach. Jacie, ale nam tam eee, przybywa, przybywa tematów do obgadania. Dajcie mi sekundę, żebym się odnalazł. Na czym skończyłem? Ilon, witaj Ilon Napisał, czy są plany misji na księżyce Jowisza lub Saturna? Tak, ja ogólnie w wymienianie tego wszystkiego to jestem słaby, ale wiem, że na Titana coś coś ma być Rany. Tak? Na, na Tytana ma. Teraz to już w, w ogóle jestem cały poplątany. Pytanie brzmi, czy są plany? Są plany! Tak. Kolej z szafy. Na jakiej wysokości kończy się atmosfera cząstkowa? O, zabij mnie, nie wiem. Straszne pytanie, nie wiem. Eee. Kompletnie. Na, na jakiej wysokości jeszcze można uznać, że. Szczątkowa atmosfera, cokolwiek hamuje. <laughs> Nie wiem, ktoś to wie? O, też mi podpowiadacie o, y, y, odnośnie tego poprzedniego pytania, że na Tytana leci helikopter. A, dziękuję. Dragonfly, tak. Y, Zakolak, czy zrobisz materiał o Sojusie i o Delcie? Y, Sojus to jest ten taki temat drażliwy. <laughs> Obiecywałem go jakieś pół roku temu, nawet zacząłem go przygotowywać. Jest bardzo, to wszystko zaawansowane, ale nie jest dokończone. To tak, będzie o Sojuzie i fajnie by było też zrobić o Delcie, no bo jest to w końcu obecnie aktywna, operująca rakieta, przed którą jeszcze tylko trzy starty. W 2023 chyba ostatni, więc bardzo rzadko lata ta rakieta. Fajnie by było zrobić. Obecnie nie mam nic ogarnięte, jeżeli chodzi o potencjalny film o Delcie. Star Greg, czy w tym roku Roskosmos wystrzeli moduł nauka? Całe lata budują, testują ten moduł. No tak, on chyba już nawet trafił na Baikonur i jest przygotowywany do, do wystrzelenia. Nawet obecni kosmonauci, którzy są na ISS już będą wykonywać spacery kosmiczne, żeby przygotować miejsce dla nauki. Więc plan jest taki, żeby, nie wiem, lipiec chyba, żeby, żeby to yy, tam wystrzelić. Yy, rawis Tak. Ravis. Yy, czy rosyjskie rakiety stosują FTS Flight Termination System. Dobrze, że sobie to zacząłem ogarniać wcześniej. Jakby widziałem to pytanie i sobie trochę poszukałem, i normalnie bym odpowiedział na pewno. Na pewno mają jakiś odpowiednik, a tu się okazuje, że nie. Nie mają systemów takich typowo autodestrukcji czy to automatycznych, czy odpalanych manualnie, żeby rakieta została zniszczona w locie. Funkcjonuje tylko coś takiego, co zdalnie można wyłączyć rakietę, żeby silniki się wygasiły i żeby ona sobie po prostu spadła. Jak, jak to przeczytałem, to sobie pomyślałem: kurczę! Co za, co za podejście, no ale o to chodzi w wybuchnięciu rakiety, żeby ją rozdrobnić, żeby taki wielki kawał z paliwem nie spadł na ziemię i, nie wiem, nie eksplodował gdzieś w okolicy jakiejś wioski czy jakiegoś miasta, tylko żeby w miarę to takie no wiadomo, to dalej jest niebezpieczne, ale rozdrobnione jest mniej destrukcyjne i, jakby, takie podejście jest w Stanach. Są te systemy autodestrukcji Rosjanie tego nie mają. Oni, oni mają tylko wyłączenie rakiety, żeby sobie nie napędzana spadła, ale potem zacząłem. Czytać uzasadnienie do tego, i jest to sensowne, bo nie ma właśnie, nie, znaczy nie mają czegoś takiego. Bo rakieta, mimo że startuje nad lądem, to porusza się nad strefami niezurbanizowanymi. Więc doszli do wniosku, że lepiej, żeby ona w całości spadła gdzieś i na ziemi eksplodowała, i wtedy ten rozrzut. Jest jakiś taki mniejszy i do ogarnięcia, bo prawdopodobieństwo, że spadnie na jakieś tereny zamieszkałe, jest znikome. Tak oni sobie wykalkulowali. Dodatkowo, jeżeli dojdzie do sytuacji nadzwyczajnej w obrębie platformy startowej, to rakieta, rakiety są programowane tak, żeby cisnęły na maksa jeszcze, żeby się oddaliły od platformy startowej, bo uzasadnienie jest takie, że platforma startowa jest o wiele bardziej kosztownym hardwarem niż sama rakieta, więc jeżeli, nie wiem, wzniesie się na 100 metrów nad platformę i coś pójdzie nie tak, to wtedy nie wyłączać silników. Wtedy cisnąć na maksa, żeby się oddalić od platformy i w momencie, kiedy się już oddali y, od, y, od całego portu kosmicznego, wtedy dopiero jest wyłączanie silników, żeby już sobie spadła gdzieś w puste miejsce i, i, i się y, rozbiła. Więc tak to, tak to funkcjonuje. No, chyba, że od czasów radzieckich teraz coś się zmieniło. Nie wiem, może Angara będzie miała jakieś takie, takie systemy. Ciekawi mnie też, jak z Sojuzem, który z Gujany francuskiej startuje, bo w przypadku chyba europejskich rakiet, podejście jest takie jak na zachodzie: czyli jest ten system terminacji lotu, więc może Sojuzy, które. Przypływają do Gujany, coś takiego mają. Nie, nie znalazłem takiej informacji. E, dobra. Pszczelik, czy były przypadki przedziurowienia bądź dehermetyzacji skafandrów w przestrzeni kosmicznej? Chyba sobie to jakby ktoś zapytał o coś podobnego. E, uznajmy sobie, że tamta odpowiedź tego też dotyczyła. E, Zakolak, czy zrobisz materiał o Delcie i Sojuzie? Po co Sojuz ma tak dużo, w porównaniu do innych rakiet, ramion, które przytrzymują go przy starcie? Dobra, to nam się tutaj znowu powtarza, bo to już sobie przed chwilą też omawialiśmy. Ma, w jaki sposób starship będzie... W, w sposób w starshipie będzie wyglądało przełączanie silników atmosferycznych na te do pracy w próżnicz? Chodzi mi o to, czy będzie tak, że przez pewien czas działają, działać będą oba, czy wakuum zostaną odpalone po wyłączeniu atmosferycznych? Jeżeli chodzi o taki... Standardowy profil startu, to będzie tak, że booster super heavy podnosi to powyżej atmosfery, trochę tej prędkości orbitalnej nadaje. Po separacji odpalane są tylko te próżniowe. One są do wchodzenia na orbitę, bo już wtedy to będzie na takiej wysokości, żeby na luzaka działać w próżni, więc te próżniowe będą od razu odpalane, Starsi wchodzi na orbitę. Silniki atmosferyczne będą do lądowania. Tak? Chyba tak. Tak mi się wydaje, chociaż kurczę, ktoś to może potwierdzić, może czy wszystkie naraz będą włączane podczas wchodzenia na orbitę. A. No tak, no te atmosferyczne są do lądowania, te próżniowe są do wchodzenia na orbitę. Ale może przy wchodzeniu na orbitę trzeba będzie mieć tyle pary, żeby wszystkie uruchomić? Znaczy, nie wydaje mi się, żeby, żeby w jakichś takich standardowych zastosowaniach były takie przełączania? Dobra, powiedziałem tak, jak mi się wydaje. <laughs> eee, Okej, okay. Werkov, na ostatnich live'ach nie ma symulacji ze strony Flight Club IO. Taka symulacja była na przykład przy starcie SN8. Tak była. Na Flight Clubie można sobie taką usługę dokupić i przy SN8 to, to włączyłem, że, że nam się pokazywała taka mini wizualizacja Starshipa, ale przez to, że był tak, to przy 8 okazało się, że, że ta, ta symulacja była tak różna od prawdziwego profilu lotu, że zaraz to wyłączyłem. Potem chyba przy dziewiątce, kiedy robiliśmy live'a. To wszystko było na takich wariackich papierach, że chyba nawet nie zdążyłem tego uruchomić, bo to wymaga poświęcenia trochę czasu na, na konfigurację. I po prostu w pewnym momencie od, odpuściłem. Nie, nie włączałem już tego na live'ach, bo jest to kolejna rzecz, o którą trzeba, trzeba tutaj dbać: pilnować tego momentu startu, synchronizować to. Gdzieś tam czasem coś się wysypie, trzeba to odświeżyć, więc, więc stwierdziłem, że dla świętego spokoju nie będę tego po prostu włączał, żeby też nie zaciemniać. No bo jeżeli ten profil się nie pokryje z faktycznym lotem, no to będziemy mieli tylko taką, taką rozbieżność. No, nie wiem, ja doszedłbym do takiego wniosku. To mi trochę ułatwiło życie. Zbliżamy się chociaż trochę do końca. Sad Space Frog, skoro elementy sojusza spadają na ląd, to nie stanowi to ryzyka pożaru w miejscu uderzenia? Czy może te tereny są już specjalnie do tego przygotowane i są tam jakieś służby, które zniwelują skutki uderzenia? Nie. Rakieta na tym etapie jest już praktycznie w zupełności opróżniona z paliwa, a wszystko co, co tam zostanie i co może spowodować jakiś pożar, myślę, że w trakcie opadania jest wentylowane. W sensie, że różne te zawory, takie depresuryzacji, są otwierane i to po prostu spada taki kawałek hardware'u, który już nie jest w stanie eksplodować. A przynajmniej, znaczy, jakby na potwierdzenie tego, co mówię, mogę tylko przytoczyć zdjęcia, które Roskosmos publikuje na Twitterze, kiedy właśnie po misjach sojuzów ekipy docierają do tego miejsca, gdzie, gdzie te, te różne stopnie rakiety leżą, bo Roskosmos tak robi, że wszystko, co spadnie z sojuza, oni to wyzbierają, szukają tego i, i zbierają. I to po prostu leży pogięta blacha, nie, 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 nie wydaje mi się, żeby to. Wyglądało jak coś, co eksplodowało albo się zapaliło. Konstruktor 69, jaki ładunek w delcie 4? Przy dzisiejszej misji? ładunek tajny. Nie wiemy jaki. ładunek szpiegowski satelita jakiś wywiadowczy szpiegowski tam był umieszczony. Sat Space Frog, czy były systemy do odzyskiwania dodatkowych boosterów, takich na przykład jak Delta 4 Heavy, czy może się w tym nigdy nie w tego się nigdy nie bawiono. Nie wiem, jak w Delcie 4. Czy rozważano coś takiego? Różnie postępowano. No w promach STS te boostery boczne odzyskiwano zawsze, bo to był taki element potwierdzenia, że tak, da się z promów STS wiele rzeczy odzyskać i wykorzystać ponownie, więc robiono to. Na pewnym etapie w rakiecie Ariane też coś takiego rozważano, ale w końcu tego nie wdrożono na skalę tę produkcyjną. Od czasu do czasu się odzyskuje tylko booster po to, żeby go przebadać i sprawdzić, czy wszystko w nim tak działało jak trzeba. I tyle rzeczy kojarzę. Dobra. Whiskey the Hackerman. O ile mniej paliwa mają boostery Delta 4 Heavy od Core Stage'a? Dobre pytanie. Ja myślę, że na maksa. A <laughs> czy znaczy nie? Inaczej, inaczej. To, to jest kopiuj wklej praktycznie, jakby ten rdzeń i te boczne to jest praktycznie to samo urządzenie. Ilość paliwa w nich będzie dostosowywana do profilu misji. Więc, jeżeli powiedzmy, lecimy z jakimś satelitą lżejszym na co, jakąś łatwiejszą orbitę, to y, mogą być tankowane w, y, mniej te, te boostery tak mi się wydaje e, Sad Space frog pytanie z przymrużeniem oka jak dużo zarabiają złomiarze z pokacika na złomowaniu starshipów nie. nie mam pojęcia można by to poprzeliczać nie, <laughs> nie wiem e... Mat XXX pytanie, ile poleciało dokładnie Delta 4 Heavy? Z dzisiejszym 13. Ale widzę tutaj, że dostałem podpowiedź od ekipy. Tak nie anuluj. Tak, dostałem, żeby coś więcej na ten temat powiedzieć. Chyba nie. No, to dzisiejsza misja była. Była misją trzynastą Delta IV Heavy. Wiecie, jeszcze sobie tu przeklikam, czy mnie coś z Discorda nie omija? Dobra, chyba wszystko ok. Tak, dobra, lecimy dalej. Sad napisał, czy rakieta na przykład Falcon 9 mogłaby posłużyć jako ICBM? Generalnie. Odpowiedź jest bardziej bliżej tak. Bo ICBM i rakiety orbitalne to są bardzo pokrewne sobie stworzenia. Najczęściej było tak, że jakiś ICBM mógł się stać rakietą orbitalną. Nie kojarzę przykładu, gdzie rakieta orbitalna, która powstała tylko po to, żeby być rakietą orbitalną, stała się ICBM-em. Czy Falcona można by było przerobić na ICBM? Pewnie tak. No, tylko jakby tak nie wprost, że mu zakładacie głowicę, która potrafi zrobić tylko boom, i on ma potem gdzieś z nią spaść. Nie. Pierwszy, drugi stopień wchodzi na orbitę, udaje się w to miejsce, gdzieś trzeba to zrzucić. I zamiast owiewki macie jakiś system, który jest w stanie jakby zejść z orbity i niszczyć cele. No to wtedy jak najbardziej. Bo drugi stopień no nie będzie w stanie tego dostarczyć z powrotem na Ziemię, gdzieś tam wyhamować i zejść z orbity, bo no nie jest przystosowany do tego, żeby wchodzić w atmosferę. Więc tak, w taki sposób Falcon 9 nie mógłby być międzykontynentalnym, międzykontynentalnym pociskiem balistycznym. Pieseł spokojny, kiedy leci na ISS ten skafander z programu Artemis? Miał lecieć w bagażniku któregoś dragona. Chyba poleciał? Chyba już poleciał którymś zaopatrzeniowym? Tak, nie? Anuluj? Też coś takiego kojarzę, ale. Wydaje... Wydawało mi się, że poleciał. A może to przy okazji któregoś startu było podane takie info? I ja teraz to próbuję ze sobą jakoś porzenić? Hmm. Nie wiem. E... Snuchu, skąd można zdobyć ten model Atlasa 5 za tobą, druk 3D czy gdzieś kupiłeś? Druk 3D, bo sobie wymodelowałem Atlasa na potrzeby filmu Atlasie 5 na kanał, więc go sobie też przy okazji wydrukowałem. Białe elementy na nim to są faktycznie wydrukowane, a to ciemne, czego nie widać, czyli rdzeń rakiety. Rurka kanalizacyjna. <grym> więc tak, tak, stąd mam Atlasa 5. Ale i wszystko ładnie pomalowane, więc wygląda jak Atlas 5 ten taki najbardziej na koksie czyli z dużą wiewką z pięcioma rakietami pomocniczymi na paliwo stałe. Ile razy on mi spadł już i się roztłukł. Jest taki poklejony. Dobrze, że z daleka tego wszystkiego nie widać. E, użytkownik bez nazwy o której live dla wspierających o 21:00 jutro. Dobra, czy my się zbliżamy chociaż trochę do końca? E, Elon, co oznacza skrót ULA? United Launch Alliance. Eee, Libaraptor YouTube. Hej, mam pytanie: jeden, jaki masz komputer? Jakiś taki składak eee, w sensie jak, jakąś tam kartę graficzną GTX-a, eee, znaczy zależy który. <laughs> Bo jeżeli chodzi ci o tamten, to to jest moja render farma, eee, czyli po prostu eee, komp, który ma w miarę podstawową płytę główną, jakiś tam procek i 5, żeby to w miarę hulało i dwie karty GTX. MSI, nie pamiętam już które, ale ogólnie bardzo dobrze renderują, więc jest tylko od tego. Tutaj pracuję też na, na czymś. Nie, nie, nie pamiętam, jakie tu są te płyty główne. Też jest jakaś karta graficzna e, GTX 1060 chyba. Też, żeby mi w miarę blender, jak tutaj pracuję, hulał. E... I jeszcze mam lapsa, który też ma jakąś kartę MSI, -a, tylko że taką typowo laptopową. I to jest w ogóle laptop gamingowy MSI, ale dlatego go kupiłem. No bo na tych kartach graficznych GTX najlepiej blender sobie radzi przy renderowaniu, więc generalnie stawiam na zawsze, jakby zaczyna się od karty graficznej, żeby to był GTX, chociaż teraz już nie wiem jakie. Z jakimi współpracuję, bo to jest sprzęt, który już parę lat ma, na razie mi wystarcza. Ale wiem, że sporo się pod tym kątem pozmieniało i już za tym nie nadążam. Na jakich prockach? Znaczy na jakich kartach graficznych. Więc generalnie tak, że jak potrzebowałem kompa do pracy, to zaczynało się od znalezienia karty graficznej i cała reszta podzespołów pod to potem była szukana. Druga część, gdzie można znaleźć to bingo Starshipowe? Właśnie. Jak wejdziesz sobie na naszym Discordzie w ogłoszenia i trochę przejdziesz do góry, bo to, ja tam już parę rzeczy ogłoszeń napisałem, ale dojdziesz do e, ogłoszenia Wojtasa e, i on tam opisuje jak zagrać w to nasze bingo, a jeżeli ktoś nie kojarzy, to e, nasze starshipowe bingo, e, to znaczy Wojtasowe starshipowe bingo polega na tym, że obstawiacie w którym miejscu platformy do lądowania wyląduje SN15 starship, albo gdzie się rozbije. Gdzie będzie jego największy kawałek, jeżeli się rozbije. Jeżeli uda Wam się trafić, to przechodzicie do kolejnego etapu tego Bingo. No i macie szansę zgarnąć jakiś gadżet od Wojtasa. Więc w ogłoszeniach. W ogłoszeniach jak sobie podjedziecie kawałek do góry, tam Wojtas wszystko opisuje, gdzie jest strona z Bingo jak można zagłosować. Dobra. Tak. Tak. Momencik, muszę się znowu ogarnąć z... Dobra, może przeskoczę na YouTube'a. Ja cię przybywa tych tematów więcej niż... Ta, jak Hydra, załatwiamy jednego, trzy się pojawiają. Aj! <grystanie> Jakub Zamarlik, czy uważasz, że Artemis 1 jeszcze w tym roku wystartuje? Aha, to już było. Nie wydaje mi się osobiście. NASA twierdzi, że jest szansa. Ja bym stawiał na początek 2022. M, mam pytanie, kiedy będzie pierwszy start SLS i czy jest w trakcie budowy, bo nie mogę znaleźć informacji i czy jako pierwsza wystartuje wersja towarowa, czy załogowa z Orionem? SLS do pierwszej misji jest praktycznie, znaczy wszystkie podzespoły są gotowe. Dużo elementów jest już w Kennedy Space Center. Booster, który był w Stennis przetestowany, jest pakowany do transportu i też ma do Kennedy trafić, żeby to wszystko zostało połączone. Pierwsza wersja, która poleci, czyli. NASA mówi pod koniec tego roku, ale wydaje mi się, że będzie opóźnienie i najwcześniej początek przyszłego roku. To będzie wersja załogowa, ale misja będzie bezzałogowa. To będzie misja testowa, czyli poleci tam Orion, ale bez załogi. No i już od razu wokół Księżyca. Więc spoko, spoko. E... E, M. Ej, kiedyś, kiedy jacyś polscy astronauci polecą, czy za biedni jesteśmy? E, to jest trochę smutnej prawdy tutaj. E, Mamy teraz szansę mieć polskiego astronautę, astronautkę, bo jest rekrutacja do ESA i wydaje mi się, że sporo osób z Polski się zgłosiło. Super. Przy czym, w momencie, kiedy to się będzie rozstrzygać, pewnie kluczowe też będzie zaangażowanie finansowe naszego kraju, bo jeżeli chodzi o dokładanie się do Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA, to nasz wkład jest taki symboliczny, dość. A jednak, astronauta to jest prestiż dla kraju, i jeżeli nasi ludzie się tam zakwalifikują, to na pewno ważnym elementem będzie wzrost tego finansowania, więc tutaj też takie zaangażowanie polityczne będzie znaczące. Ale tak ogólnie, w tym momencie bardzo duża szansa, że będziemy mieli astronautkę, astronautę. Paweł T.: yy, Czy tych rakiet urywa, yy, używa się do przenoszenia bomb atomowych? Yy, Delta akurat tej nie. Ona jest yy, typowo transportowym tworem do wynoszenia ład ładunków na orbitę. Nie ogarniał. Ej, a Delta 4 używa systemu na szparaga czy nie? Co to znaczy? Nie mam pojęcia. Szafa, czemu nie mówisz, że NASA podpisała umowę na lądowanie SpaceX na księżycu? <laughs> Powinienem najpierw czytać, a potem klikać. NASA podpisała umowę ze SpaceXem na lądowanie na księżycu. E Dobra, w sumie nie wiem. Te silniki RS z pierwszego stopnia to takie zubożone silniki promu kosmicznego. Dość yy, takie <grytanie> okrutne porównanie, ale trochę tak. Łysy5767, eee... <grytanie> gdzie kupić taką starshipową lampkę? To jest zrobiona lampka. Opis jak to zrobić i pliki do druku tego starshipa yy, są na stronie to jakiś kosmos w dziale nie taki kosmos. Chałupnictwo <grytanie> takie. Można to sobie zrobić, tam jest opisane. Eee, Łukasz Hank Kuba, czy jest coś lepszego niż wodór, jeśli chodzi o impuls właściwy? Eee, tak, jest coś takiego. Przy czym jest to jakiś taki dziwny twór, i tutaj mi Meoniwy podpowiada na Discordzie, i wam to przeczytam. Eee, Orany. Właśnie, eee, najwyższy impuls właściwy z testowanych paliw miała mieszanka trzech składników: lit, fluor i wodór. Impuls właściwy 542 sekundy. Więc takie coś, ale z tego, co ja kiedyś też jakby o tym czytałem, jest to na tyle problematyczne w składowaniu i obsłudze, że finalnie nie dostało się do żadnej obecnej operacyjnej rakiety, ale to ma najwyższy impuls właściwy hmm. dobra dobra dobra. To już chyba też omawialiśmy. Czy możesz skomentować, doprecyzować, co przelatowało podczas odłączania się bagażnika misji crew 2. Tak, o tym rozmawialiśmy. Jakiś kawałek czegoś się oderwało. Nie wiem co to było. Raczej mało destrukcyjne, bo prędkości względne tam były niskie. O ile mniej paliwa, mają boostery? Aha. Czekajcie, muszę, muszę to ogarnąć, bo powtarzają się pytania w różnych miejscach. Dobra, przejedziemy dalej. Dobra, Konrad Patek. Dlaczego chińskich startów rakiet nie można oglądać na YouTube lub gdzie indziej? Bo bardzo często nie ma w ogóle transmisji o tych, z, z tych startów. Pod tym względem, Chiny są te, nawet takie, powiedzmy, otwarte w miarę emisje. Nie, nie są jakoś streamowane w tym. Ogólnym internecie naszym. Często też jest tak, że po prostu ktoś w kinach robi restream z ich internetu na świat i wtedy, wtedy to widzimy. No, sporo misji jest po prostu tajnych, i dlatego wiemy tylko, że taka misja będzie, bo ktoś tam się doszukuje jakichś takich ogłoszeń dotyczących ograniczenia. W lotach samolotów, bo startuje jakaś rakieta, i potem po fakcie też się dowiadujemy z jakiegoś komunikatu, że to w końcu poleciało. No, Chiny są pod tym względem takie odseparowane od tego zachodniego świata, więc, więc pewnie z tego wynikają te ograniczenia. Tomasz Białecki, czy na orbitę można lecieć w lewo, to znaczy odwrotnie niż teraz? Oczywiście. Znaczy, dzisiejsza misja leciała na orbitę polarną, czyli leciano na południe, a w lewo, czyli przeciwnie do ruchu obrotowego Ziemi, też się da i tak się wystrzeliwuje rakiety na orbity wsteczne. Generalnie. Jeżeli się leci tak progresywnie, nie wiem czy jest taka polska nazwa. Było prograde orbit po angielsku, to jest orbita zgodna z ruchem obrotowym Ziemi i wtedy się dostaje trochę tej prędkości z ruchu obrotowego Ziemi, ale można lecieć wstecz, tylko trzeba wtedy po pierwsze pokonać jakby wyzerować tą prędkość, którą ma się na wstępie związaną z ruchem obrotowym Ziemi i dopiero wtedy odnowa się rozpędzać do pełnej prędkości orbitalnej. Więc, więc jest trudniej, ale da się. Na przykład Izrael wystrzeliwuje swoje rakiety ze swoimi satelitami w taki sposób, bo oni mają wybrzeże skierowane na zachód, na Morze Śródziemne. Więc jeżeli ze swojego terytorium chcą wystrzelić, to mogą tylko na orbity wsteczne i tak robią. No i ta baza, która, z której dzisiaj był start, jeżeli jest potrzeba wystrzelenia czegoś na orbitę wsteczną, no to ta baza też jest od tego, bo. Da się z niej na orbitę polarną, czyli na południe lecieć, albo na orbitę wsteczną, bo mamy Pacyfik i jest w miarę bezpiecznie. To wyświetlę, ale trudno, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Ej, do, y, do nauki, czy. Dobra, może ja to po swoją przeczytam. Moduł nauka zastąpi PiRSA czy Poiska i czy będzie można do nauki zadogować progresem? Wydaje, znaczy, kurczę, nie pamiętam w tym momencie, właśnie który moduł nauka zastąpi, i mogę to szybko zgoglać: Moduł nauka ISS. Hmm. Fajnie, że nie ma. Dobra, może nie, się, nie będę zmuszał, żeby nie marnować czasu. Nie pamiętam w tym momencie, który moduł nauka, jakby wyrzuci ze swojego miejsca, żeby mogła zadokować. I też nie wiem, czy do nauki, czy nauka będzie miała swój port, taki od drugiej strony, żeby. Czekajcie. Wygląda na to, że tak, tak, że, yy, że nauka będzie miała, yy, będzie miała swój port. Czy ktoś mi jest to w stanie potwierdzić na czacie? Yy, właśnie mówicie, żeby dać. Widok z Bokaczyka, bo będzie Static Fire SM15. Poczekajcie, uruchamiam sobie tutaj. <noise> A będzie łączony live. Zajdzie mi chwilę, bo system do restreamingu już sobie wyłączyłem, żeby mi nie zjadał internetu. Nie było jeszcze Static Fire w Bokaczyka. Rany 15 minut do północy. Czy ja nie mogę zrobić krótkiego livea? Było czy nie było? No ale nie zdążę. Pięć minut do testu, jak dobrze pójdzie. Na tym kąpie, z którego opuszczam sobie restream, jest jeszcze taki dysk twardy. Stary, dobry twardziel HDD. I kąp wstaje milion lat zawsze. Trivent, mówicie. O Boże! Nie zdążę. Szybko. Uruchamiaj się szybciej. Nie mów mi czekaj komputerze. <grywa> nie, dobra, jest jeszcze trochę czasu, co nie zmienia faktu, że trzeba działać. Ale słuchajcie, mogę odpalić tylko espadre Restreamować, bo oni pozwalają. A te mega profesjonalne streamy? Niestety nie. Dobra, zobaczmy. Jeszcze chwila, bo się startuje. YouTube. www. Mieli, mieli. Polecanych Makłowicz. Dawać. Jest. <grywa> Aj, chyba nic nie zobaczymy. Ale mgła. Ale dobra. Eee, tak. Eee, zrobimy tak. Tutaj się przełączymy. <grywa> dobra, nic nie widać. Ale mleższa kraina. <gulanie> o... Nie wiem, chcecie... widać Starshipa i, yy, i po prawej stronie to jest ten nosek yy, z, z tą infrastrukturą do, do testów obciążeniowych, a i faktycznie jakiś venting widać. <gulanie> Czyli tam mają takie wpływy cały czas. nie słychać. Dobra, słuchajcie, wyłączę to, bo... bo bo, 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 bo i tak kiepsko to widać. Nie możemy włączyć lepszego, lepszego streama. A żeby też tutaj niepotrzebnie neta nie. O, jest lag. Zacina mnie. A teraz? Teraz lepiej, jest git. O, właśnie. Odpaliłem drugiego kompa, pewnie zaczynał zaciągać jakieś aktualizacje Windowsowe i dlatego zmuliło, zmuliło Neta. Dobra, nie będziemy się w to bawić, bo i tak słabo, słabo widać. Dobra, lecimy dalej z tematami. Marcin Luczak, zrobisz kiedyś historię rakiet od wojskowych do kosmicznych, bardziej od strony technicznej, w twoim stylu. Yy, ogólnie na główny kanał raczej nie. Yy, credo to jakiś kosmos. Jest takie, że yy, robimy, znaczy, ro, robię. Filmy tematyczne o współczesnych, obecnych rakietach lub takich, które lada moment mają stać się operacyjne. Nie chcę gdybać o jakichś konceptach z przyszłości, które nie wiadomo, czy powstaną, i nie chcę zaglądać w przeszłość na coś, co było, więc skupiam się na tym, co jest teraz. Powiedzmy, że w t... ale w tym przełamałem się, jeżeli chodzi o te co, co miesiąc live'y dla, dla, dla patronów, że tam możemy sobie się ugadać na jakiś taki na takie rozmowy, więc ten live, który będzie jutro będzie o rakiecie radzieckiej N1 ale to też na zasadzie takiego live'a i takiej, ta, ta, takiej rozmowy, jak widzicie tutaj. Więc nie odpalę Wam po prostu filmu merytorycznego, gdzie, gdzie nie wiem, ja będę sobie pił kawę z boku, a wy będziecie na seansie. Tylko w takim stylu będziemy sobie o tym gadać. Ale ogólnie na kanał nie planuję czegoś takiego. Współczesne rzeczy. Piotrek i Jamrozik. Były parę lat temu testy tanich systemów wynoszenia na orbitę małych satelitów za pomocą rakiety nośnej odpalanej z balonu stratosferycznego. Nazywało się to Blue Star. Wiesz czemu to się nie przyjęło? Ja pierwszy raz słyszę w ogóle o takim systemie, więc nawet nie wiem dlaczego miało się nie przyjąć. Eee... Nie wiem. Nic mi o tym. Nie, nie potrafię nawet gdybać na ten temat w tym momencie, bo tak mało wiem o tym. Dobra. Rzeczy z YouTube'a mamy ogarnięte i zbliżamy się do końca z tematami z Discorda. Widzę tutaj różne sugestie od ekipy na, na Discordzie. Dobra, to co sobie dam na ofie, obgadamy potem. Yy, ja jeszcze sobie przejadę po, po rzeczach z, z tematów na live yy, i umawiamy się tak, że już to co piszecie na czacie YouTube'a, już niestety sobie dzisiaj yy, darujemy, bo jest tego naprawdę sporo. Yy, I postaram się przeskoczyć tylko po, po rzeczach z tematów na live z Discorda. I am Enigma. Czy Falcon Heavy mógłby wynieść kapsułę Dragon na Marsa? Kiedyś słyszałem, że Elon chciał tak zrobić, ale zrezygnował z tego. Możemy to szybko sprawdzić. Znaczy, no, by, był taki plan, żeby ten Red Dragon powstał, czyli Dragon w wersji marsjańskiej i to porzucono, ale patrząc na dzisiejsze parametry, to czy. Czy dałoby się to zrobić? Zobaczmy na, na stronie. Z... Kajcie, ok, odpalę sobie stronę SpaceXa. Zobaczymy, jaki udźwik na Marsa ma Falcon Heavy, bo tym się firma chwali na, na, na www. Szesna... Prawie 17 ton potrafi wysłać w stronę Marsa, a jaką masę ma Crew Dragon Mas. Zobaczmy, czy to w ogóle jest gdzieś opisane. Ktoś tu jest w stanie szybko jakoś napisać. Dobra, tutaj ładunek. Hmm. Tak, mamy niecałe 17 ton na Marsa. A jaka jest masa? Jest ponad 12 ton. Więc pewnie nawet z jakimiś takimi powiększeniami, żeby przetrwać lot parę miesięcy, zależy jakie by były, to jest to teoretycznie wykonalne. Dobra. dobra, 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 dalej, kolejne rzeczy. Sad Space Frog napisał: Czy stanowisko startowe na platformie wiertniczej ustawionej na równiku nie byłoby lepszym rozwiązaniem? Można by było wysyłać rakiety na dowolną orbitę bez robienia dziwnych manewrów w czasie lotu. Wiesz, to jest zawsze taki balans zysków i strat bo okej, okay, wyślemy tę platformę gdzieś na ocean i ustawimy w takim miejscu, żeby wygodnie się dało wystartować, no i faktycznie rakieta będzie miała na luzaka możliwość dotarcia tam, gdzie, gdzie zaplanowano, ale organizacja tego wszystkiego, maintenance samej platformy może być bardzo taki skomplikowany, i może po prostu wystarczy startować z platformy lądowej w takim trochę trudniejszym miejscu. Rakieta musi wykonać jakiś manewr, ale może paliwowo to nie jest bardzo, nie będzie bardzo wymagające i, jakby, taki finalny bilans do ogarnięcia tego wszystkiego będzie taki, że lepiej, że, że lepiej z lądu. Znaczy, ja nie wykluczam oczywiście takiej platformy, ale trzeba to pod różnym kątem analizować, bo takie. Do tego, żeby maksymalnie rakiecie ułatwić start yy, może być tak kosztowne i wymagać tylu działań, że ogólnie będzie to nieopłacalne. I dobrym przykładem na przykład jest wybór dobrym przykładem jest na przykład ja tak powiedziałem dobrym przykładem jest wybór metanu jako paliwa do, do Starshipa, bo wiadomo, że wodór jest. Yy, paliwem, który ma wyższy impuls właściwy. Jest to bardziej wydajne paliwo, ale bardzo trudne, trudne w obsłudze. I SpaceX doszedł do wniosku, że skorzystamy z trochę gorszego paliwa, ale to będzie w porównaniu do wodoru bajecznie proste i da nam większe możliwości, żeby, żeby budować, testować, rozwijać tę rakietę. Więc czasem warto wybrać coś, co się wydaje gorsze, ale łatwiej się z tym pracuje. Eee, Pieseł spoko Czy rakiety lecące na orbity polarne startują na północ i południe? Zależy z której półkuli? Czy nie? Delta właśnie wystartowała obierając azymut na południe, lecąc na orbitę polarną. Półkula północna. A kiedy... Eee, kiedy na orbity polarne SSO latały elektrony, to też leciały na południe, chociaż to była półkula południowa. Wydaje mi się, że w takim razie tutaj decyduje o tym położenie geograficzne platformy startowej. Więc, jeżeli mamy otwarte morze, ocean na południe, to tak lecimy. A jeżeli mamy bardziej na, pół, na północ, to wszystko otwarte, czyli tak na przykład jak na SSO startują rakiety z Gujany Francuskiej, no to nie będą się kierować w stronę Brazylii na ląd, tylko w stronę Zatoki Meksykańskiej i lecą na północ. A jakby efekt można uzyskać ten sam, tylko po prostu o godziny startu trzeba dobrze dobrać, żeby finalnie wyszło na to samo. Dobra. Czy były lub są rakiety, które mają boostery na paliwo ciekłe i korzystają one z innego paliwa niż główny booster? Nie potrafię teraz tak z głowy powiedzieć, czy jest coś takiego. Wydaje się to że jakby logiczne, że może, może tak być. Eee, dobra, no to Delta odpada, Atlas odpada, bo ma Solid Rocket Booster, a Ariane. Piątka odpada. Jak jest z protonem M? Nie pamiętam, jakie on ma paliwo i jak w ogóle u niego jest z silnikami. Czy rdzeń ma swój silnik, czy. On chyba nie ma boosterów, tylko wygląda, jakby je miał, ale. Tak, on wygląda, jakby miał boostery, ale ich nie ma. To jest pierwszy stopień. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Jest to. Znaczy na pewno od zera projektując rakietę, w taką stronę głupio iść. Chyba, że to jest jakaś kolejna wariacja istniejącej rakiety i trzeba iść na jakieś kompromisy, to można coś takiego zbudować. Nie wiem, może któreś długie marsze coś takiego mają. O. Nie kojarzę. Niestety, może nie, może, może nie ma czegoś takiego. Elon, jakie misje planuje ESA na ten rok? Wystrzelenie Jamesa Weba w październiku. Chociaż James Webb jest bardziej taki amerykański, NASA, to poleci rakietą Ariane, bo to jest opłacenie tego startu jest wkładem w ten projekt od strony ESA, więc o. Wystrzelenie Jamesa Webba w październiku to jest plan ESA. Eee, jakie inne misje? Nie wiem. Eee, jak Jakron, dlaczego akurat Delta 4 jest używana zwykle do tajnych misji? Nie można by było wysłać tych satelitów na przykład Atlasem 5 lub nawet Falconem Heavy, jeśli potrzeba dużego udźwigu. Eee, Atlas 5 tak. Jeżeli ładunek byłby lżejszy, bo Atlas ma mniejszy udźwig, Falcon Heavy tak, bo byłby w stanie ogarnąć to udźwigiem, bo ma potworny udźwig Falcon Heavy, ale z tymi satelitami rządowymi, takimi szpiegowskimi, często jest tak, że muszą być składane pionowo. Kiedy są, zostają zamykane w owiewce, to razem z owiewką są zakładane na rakietę i wtedy nie wolno nimi manewrować. Czyli, tak jak widzicie, że Falcon wjeżdża na platformę startową, to jedzie sobie płasko po torach i jest pionizowany, to te ładunki nie mogą mieć coś takiego jakby być obracane, one muszą być trzymane pionowo i dopiero w nieważkości już sobie tam obracają się tak jak chcą, ale pod wpływem grawitacji na Ziemi nie można ich dać poziomo. Takie są wymagania NRO, czyli tego biura rozpoznania USA. Delta jest składana, montowana pionowo, Atlas jest montowany pionowo, więc spełniają te warunki. Falcon Heavy nie jest montowany pionowo, nie ma takiej możliwości, ale SpaceX pracuje nad taką funkcjonalnością i dlatego już niedługo zobaczymy takie starty obsługiwane przez Falcona Heavy. Jak, wygląda, jak wyglądają systemy monitorujące obiekty na orbicie pod względem kolizji, jeżeli orbity tajnych satelitów są ukrywane? Nie wiem. Eee... Pewnie. Po... Eee... Znaczy, na, na pewno jest to monitorowane eee... i instytucje rządowe pewnie to robią, tylko nie jest to opublikowane do, do wiadomości takiej zwykłych ludzi jak my. No bo jest, to tajne. Eee, dobra, Ciśnijmy. Północ. Eee, Kejczan, czy uważasz, yy, osoby... o, eee, czy uważasz siebie jako osobę... No rany, jakie pytanie? Czy uważasz siebie jako osobę, która dużo zna się na astronautyce? Eee, uważam się za osobę, która doszła do etapu, w którym wie, jak bardzo dużo nie wie. Tak. LING 85: Jak będzie tankowany Lunar Starship? Tanker będzie krążył między Ziemią a Księżycem? Dobre pytanie. Nie, nie znam takiej oficjalnej strategii, jak to będzie realizowane, no bo z jednej strony może być tak, że Lunar Starship będzie sobie krążył wokół Księżyca i tam stacjonował, i tankery będą do niego przylatywać. A może będzie tak, że, że po takim lądowaniu on sobie będzie wracał w okolice Ziemi i dotankowywał. I jest to sensowny scenariusz, bo do wylądowania na Księżycu może mu nie być potrzebne aż tyle paliwa i da się to zrobić ekonomicznie. A będzie miał ogromne zbiorniki na, na paliwo, więc będzie mógł się wybrać w stronę Ziemi, tam dotankować sporo, żeby być w stanie wrócić na, w okolice Księżyca. No i z takim odpowiednim zapasem paliwa być sobie wokół Księżyca i, i lądować. Więc tak w tym momencie wydaje mi się, że Lunar Starship będzie wracał w okolice Ziemi, na orbicie będzie dotankowywany. No bo w innym przypadku musiałoby być tak, że tanker leci w kosmos i inny tanker do niego przylatuje, żeby go dotankować, żeby on był w stanie dotrzeć w okolice Księżyca. Tak, nie, anuluj. Maronet Marunet 071 Pierwsze stopnie Sojuzów spadają na ląd. Czy były wypadki, że komuś kawałek rakiety spadł na chałupę? Czy Roskosmos zabezpiecza miejsca spadku części rakiet? Może i były jakieś takie przypadki, że gdzieś blisko jakichś domów coś spadło, bo oczywiście nie jest to wykluczone. Rosjanie zabezpieczają te, ten teren znaczy nie zabezpieczają tak, że nie wiem, stoją i pilnują i łapią. Tylko po prostu śledzą te wszystkie elementy, które spadają, i od razu, jakby udają się w miejsce, gdzie, gdzie to spadło, żeby ewentualnie nieść pomoc, jeżeli doszłoby do takiej sytuacji. Ja nie znam takich przypadków. Nie jest to oczywiście wykluczone, bo sojusze prawie 2000 razy już startowały. Nie jest to wykluczone, że komuś spadły na głowę, ale tutaj bardzo odpowiedzialnie Rosjanie się tym, tym zajmują i każdy start. To jest duże naziemne przedsięwzięcie, żeby te wszystkie elementy pozbierać, odszukać i być gotowym na sytuację, gdzie komuś stanie się krzywda. Dobra, pozwolę sobie niektóre rzeczy jakby ominąć tutaj z tematów youtube'owych. Bo są to tak szerokie zagadnienie, że to nie jest jakby na, na live. Hmm. Karol napisał, skoro orbita satelity, satelity rządowego USA jest tajna, to jak oni się chronią przed kolizjami z innymi na przykład rosyjskimi satelitami? Są lub będą tajne? No, znaczy to jest tak, że no, no my nie, nie, nie wiemy wielu rzeczy, jakby to nie jest podawane publicznie, do, do publicznej informacji, żeby to było takie odtajnione, ale instytucje rządowe to sobie śledzą i też sobie wyobrażam, że na, na mocy jakichś takich porozumień międzynarodowych. Te wywiady mogą się jakoś informować o, o tym, żeby nawet satelity szpiegowskie się nie, nie zderzyły ze sobą. I myślę, że nawet dzisiejszy start, chociaż to nie jest podane do publicznej informacji, to teraz w Chinach, Rosji czy innych państwach, którym na tym zależy, oni już sobie na te swoje jakieś mapki, wykresy wszystko nanoszą i oni doskonale wiedzą, gdzie, gdzie ten satelita jest. Tylko nie jest to po prostu podane do, do publicznej informacji. E... Także tak, ale, ale wszystko na pewno jest monitorowane. E... Tak. E... Słuchajcie, do 15 po. Jak nie zdążymy, to trudno. Z, z tematami, bo jest tego ogrom. E... Pieseł spokojnie, Dragonfly to nazwa misji czy samego helikoptera? Ja myślę, że to i to. No że helikopter będzie Dragonfly i pewnie misja rany. To przecież można szybko. Dragonfly Titan. Dragonfly mission. No, według tego co widzę. Nazywa się misja Dragonfly i urządzenie też będzie Dragonfly. Dobra, wyświetlę to, żeby powiedzieć, tylko że nie wiem. Spiezał z pokoziomek. Czy na Księżycu Europie promieniowanie Jowisza zabiłoby cię w, w, w 30 dni? Bo kiedyś tak słyszałem. W takim przypadku przy kol, kolonizacji trzeba by było w, szybko wykopać dziurę i zrobić tam bazę. Nie mam pojęcia, jakie tam jest promieniowanie. Jeżeli takie jest, no to byłoby to y, trudne. <śled> e Piesą z czy jest jakiś koncept łodzi podwodnej na Tytana lub podziemne oceany Księżyca Europy? Jak się nazywa e Euclidus? E Który z tych księżyców, e gdzie jest koncept właśnie łodzi podwodnej wysłania? Nie wiem. <śm> Whisky The Hackerman. Była jakaś rakieta, która miała już silnik Aerospike? Taka, która dotarła na orbitę. Nie. Było przez Boeinga chyba. E, Boeinga? Był, te, by, był taki koncept, y, i powstawały demonstratory technologii w mniejszej skali, ale na orbitę chyba nic takiego nie dotarło. Ilon, mm. jaka była masa STS? Pora. <ścoughs> nie pamiętam. E... <ścoughs> No, niestety nie jest to wiedza, którą mam tak w głowie. Brodzik, czy Kru Dragon mógłby zastąpić kapsułę Orion w Artemis? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Dałby radę ją zastąpić. I nawet. Rany, jak się szef tego Mars Society nazywa, Robert Zubrin. Robił taką analizę, gdzie mówił, żeby zaorać cały ten program Artemis z tymi drogimi rozwiązaniami, żeby postawić na systemy SpaceXa, bo są ekonomiczne, wystarczająco dobre, dragonem można lecieć na Księżyc. Także tak. Eee, dobra, Dawid24, co sądzisz o locie SN15? Uda się? Ja jestem niepoprawnym optymistą w tej kwestii. Myślę, że 15 wyląduje i będzie idealnie. I nasze bingo, o którym teraz Wam przypominam, skończy się na tym, że po prostu gdzie faktycznie wyląduje Starship. Dobra, jeszcze sobie tylko tutaj przeglądnę, czy nie pominąłem jakichś kluczowych rzeczy. Dobra, jest, mamy to. Ogarnęliśmy sobie. Odkopaliśmy się z tematów do omówienia. Dobra, wow, ale nam zeszło. Teraz jeszcze będę musiał w podpisie tego filmu wprowadzić znaczniki czasowe, kiedy rakieta wystartowała. Żeby ktoś jak przyjdzie rano i będzie chciał sobie sam start obejrzeć, to żeby nie musiał się przedzierać przez te wszystkie nasze rozmowy. Mega dzięki, że byliście ze mną. Wow, ale nas tu jest osób zarywa noc. Ponad 200. Super, fajnie było pogadać. Wysłaliśmy Deltę w kosmos bardzo rzadko startują te delty. Ta akurat y, bardzo łatwo dostała się na orbitę. Poprzednia, y, pierwszy live, kiedy robiliśmy? Gdzieś chyba w sierpniu albo we wrześniu, a finalnie poleciała w końcu w grudniu. Y, a tak w ogóle, w ogóle to chyba była na lipiec nie, jakiś może maj 2020 najpierw zaplanowana, więc mega się opóźniała. Ta poleciała za pierwszym razem. Co nie znaczy, że nie miała opóźnień, bo tak historycznie ta misja była zaplanowana chyba na wrzesień 2020. Ale jakby nie z powodu samej rakiety zostało to opóźnione, tylko przez względy chyba jakieś organizacyjne. I dzisiejsza delta. Ogarnęła idealnie. Słuchajcie, dzięki mega. Fajnie było się spotkać. To się widzimy na kolejnych live'ach, a kolejne rzeczy to mamy w Wege w środku nocy. Zobaczę czy dobra O trzeciej w nocy chyba startuję, ale chciałbym Vega zrobić dla z wegi, bo kiedyś nas wega wykiwała. Start był z dnia na dzień przerzucany i w końcu o drugiej w nocy ogłoszono. Dobra, startujemy i o trzeciej polecieli i rano wstaliśmy się. Okazało, że, że, Del że nie Delta, tylko tak, Vega. Wega poleciała, więc pewnie się na nią zaczaje. Jeżeli będziecie chcieli wpaść, to wpadajcie. Dobra, dzięki wielkie, do zobaczenia przy okazji następnego live'a. I wpadajcie na Discorda, głosujcie na nasze bingo starshipowe też na Discordzie. Cześć!